Dzień dobry. Kochani, dzisiaj temat piękny o wychowywaniu dzieci. Przyznam, że sprzymierzałam się do niego już od dłuższego czasu, ale ostatnio rozmawiałam z jedną ze swoich klientek na ten temat i ona powiedziała mi, że no może wreszcie nagrałabym film o wychowywaniu dzieci, więc oto jest. Wspominam o tym czasami, więc wiecie, ci, którzy jesteście tutaj dłużej ze mną na moim kanale, że ja też mam dzieci, także tutaj nie chodzi tylko o teorię psychologiczną, ale również o praktyczne doświadczenie. Także wiem, z czym tutaj się przychodzi nam zmierzyć i z jakimi różnymi problemami musimy walczyć sami ze sobą często. Przy okazji wychowywania dzieci mam dwóch synów. Jeden ma 20 lat, drugi za chwilę będzie miał 18, także sporo już za mną, ale pewnie sporo i przede mną. Według mnie rodzicielstwo jest chyba najtrudniejszą szkołą życia, z jaką przychodzi nam się zmierzyć. Nic według mnie nie da się do tego porównać. Trudne związki, walki samego ze sobą, praca, rozwój osobisty, jakby przeróżne sytuacje, których doświadczamy w życiu, nie da się ich porównać do tego, jak bardzo i jak głęboko spotykamy się sami ze sobą przy okazji wychowywania dzieci. Kiedyś nagrałam taki odcinek pod tytułem Dzieci są po to, żeby nas uzdrawiać. Tutaj Wam wrzucę linka, żebyście sobie mogli kliknąć, jeśli jeszcze go nie widzieliście. I dokładnie tak uważam, że przygoda posiadania dzieci to jest nasza przygoda spotykania się z własnym cieniem, z własnym bólem często, z własnymi nieprzepracowanymi sprawami wyniesionymi z naszego własnego dzieciństwa, które no, odbijają się tak zwaną czkawką w momencie, kiedy sami mamy dzieci. Dlaczego? Ano między innymi dlatego, że nie da się nauczyć kogoś czegoś, czego my sami nie potrafimy. I nie chodzi tutaj o tłumaczenie matematyki, czy angielskiego, czy fizyki, czy chemii, czy biologii, czy jakichś innych historii, podziałów mitotycznych, majotycznych. Wiecie, jak to jest, prawda? Jak odrabiamy lekcje z dziećmi albo próbujemy ich czegoś nauczyć, to nagle się okazuje, że musimy sami się najpierw tego nauczyć. Przypomnieć sobie różne sytuacje ze szkoły, żeby móc być dobrym rodzicem dla swoich dzieci. Użytecznym również. Ale przecież nie chodzi tylko o szkołę, bo nasze dzieci nie chodzą do szkoły, na szczęście. Przede wszystkim żyją, więc jeżeli chcemy nauczyć swoje dzieci miłości do siebie, zauważania siebie, stawiania granic, bycia asertywnym, komunikowania o swoich potrzebach, wyrażania siebie, szacunku, cieszenia się światem, zaufania do świata, zawojowania tego świata, to sami najpierw musimy to w sobie przerobić, bo nie da się na przykład nauczyć szacunku kogoś, kogo tego szacunku nie uczymy. Ale przejdziemy sobie do tego krok po kroku, bo przygotowałam dla Was 12, także całkiem dużo, 12 zasad dobrego rodzicielstwa. Serdecznie zapraszam. A dla tych z Was, którzy mnie nie znają i są tutaj po raz pierwszy, witam Was serdecznie, witam oczywiście bardzo serdecznie, jeszcze serdeczniej chyba moich stałych subskrybentów i osoby, z którymi spotykam się tutaj za każdym razem. Wielkie serce dla Was, kochani, że jesteście, że komentujecie, że jesteście obecni. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę i jestem Wam wdzięczna, że budujemy sobie tutaj taką fajną, pozytywną społeczność na tym kanale. Ale dla tych z Was, którzy są tutaj po raz pierwszy, nazywam się Izabela Jung, jestem psychologiem i seksuologiem, zajmuję się również rozwojem duchowym i na tym kanale możecie znaleźć treści z tych wszystkich obszarów, więc serdecznie Was zachęcam, zwłaszcza do tych odcinków starszych, bo ten kanał właściwie prowadzę już 3 lata, więc całkiem długo i sporo jest treści, które są cały czas aktualne, a które są gdzieś tam zagrzebane na początkach tego kanału. Nie rozgadujemy się już, przechodzimy do odcinka. Zaznaczam tutaj, słuchajcie, że kolejność jest przypadkowa. Ja nie ustawiałam ich od najważniejszej do najmniej ważnej, bo myślę, że to jest kompletnie bez sensu, takie ustawienie. W zależności od sytuacji, od dziecka, od Was samych,
od tego, co się dzieje. Pierwsza zasada, ustalaj zasady. Dlaczego? Dlatego, że to są trochę takie ustawienia tej całej gry, tej całej przygody waszego rodzicielstwa, waszego doświadczenia z dzieckiem. Ja myślę sobie, że w życiu ważne jest szaleństwo, spontaniczność i tak dalej. Zresztą były też odcinki na ten temat. Natomiast to szaleństwo i ta spontaniczność i te wygłupie również z dzieckiem powinny się odbywać w przestrzeni, która jest w jakiś sposób ograniczona i ustalona. Te zasady są jasne, one są dla dziecka zrozumiałe, one są niezmienne. To nie jest tak, że one raz są takie, a raz są inne. Dlatego, że dobra struktura tego, co wolno, tego, czego nie wolno, jakie są konsekwencje przekraczania różnych granic i łamania zasad, to, że one są stałe, trwałe i ich przewidywalność, tym samym przewidywalność reakcji rodzica jest bardzo ważna dla dziecka, ponieważ ona to wpływa bezpośrednio na jego poczucie bezpieczeństwa. Druga zasada to jest dyscyplina i konsekwencja. I jestem naprawdę, to jest piękna przygoda, obserwować sobie, jak wasz pomysł na rodzicielstwo, który może być zupełnie innym pomysłem niż ten pomysł, jaki mieli wasi rodzice, się sprawdza bądź też nie sprawdza. Mój syn powiedział mi, że wiesz, mami, u ciebie to jest, z twoim wychowywaniem to jest tak, że jest idealny miks pomiędzy dyscypliną a miłością. I dyscypliną i wolnością. Jakby takim, on miał na myśli to, że takie ograniczanie dzieci, a jednocześnie dawanie im wolności. I ja się super ucieszyłam, bo uważam, że to jest super ważna rzecz. Powiem o tym może właśnie przy okazji tego punktu dyscyplina i konsekwencja. Ja uważam, że dyscyplina jest ważna. To znaczy, ja rzeczywiście swoim dzieciom daję bardzo dużo wolności i właściwie to wam powiem, że moje dzieci to robią chyba co chcą. No już na tym etapie to właściwie robią to, co chcą. Ja wkraczam wtedy, kiedy widzę, że coś jest nie tak. A tak, poza tym pozwalam im po prostu doświadczać konsekwencji różnych swoich wyborów i różnych swoich decyzji możliwie jak najbardziej. Dla mnie dyscyplina to by był właśnie ten wysoki mur, jaki jest wokół tego ogrodu, o którym mówiliśmy na początku. Że on jest wysoki, tak? Że on jest gruby i wysoki. On daje poczucie bezpieczeństwa, bo on chroni z zewnątrz, tak? Ale z drugiej strony no, stanowi też granicę tego, gdzie możemy się posunąć. Jak rozumiana dyscyplina? Dyscyplina rozumiana w ten sposób, że jeżeli stosujemy kary, to te kary to tak naprawdę nie są za bardzo kary. Jeśli tylko da się zamiast kary zastosować wobec dziecka konsekwencje jego wyborów czy tego, co robi, dopuścić go do konsekwencji, to słuchajcie, jesteście w domu. Zasada, tak? Jak jest zima, to chodzimy w czapce. No to są też takie zasady, żeby nie mówimy tego może tak, wiecie, no nie nazywamy tego zasadą, ale jeżeli na przykład jest taka sytuacja, że mówimy dziecku, dobra, załóż kurtkę, bo jest zimno albo będzie padał deszcz, a dziecko się, nie, ono chce iść w krótkim rękawku, jemu jest ciepło, nie będzie tego robiło, no to jakby tutaj należy dziecku pozwolić doświadczyć tego, co ono chce zrobić i po prostu pozwolić mu doświadczyć konsekwencji, bo my mówimy, bo się przeziębisz, albo będzie cię bolał brzuszek, albo będzie cię bolała głowa, albo będziesz niewyspany na przykład. Idź wcześniej spać, bo będziesz niewyspany i nie wstaniesz tam do szkoły, do przedszkola, będzie ci ciężko. Pozwolić, chce posiedzieć dłużej, proszę bardzo, posiedź tyle, ile chcesz. I pójdzie spać o 12 czy o 1, będzie kompletnie nieprzytomny, na drugi dzień będzie mu się trudno wstawało i po prostu wtedy nie na zasadzie mściwości, tylko po prostu powiedzieć, zobacz, widzisz, ja tą zasadę ustaliłam z troski, z miłości do ciebie. Chciałam, żebyś chodził spać o 20, bo po prostu chcę, żebyś był wyspany i żebyś mógł na drugi dzień cieszyć się życiem i cieszyć się światem, a nie mieć zaspane oczka i spałeś na lekcji, czy spałeś w przedszkolu, gdzieś tam, widzisz, byłeś smutny i tak dalej. Więc
możemy pozwolić dziecku jakby posiedzieć dłużej, żeby ono zobaczyło, co go czeka. Jeżeli idzie bez kurtki i potem będzie mu zimno, to po prostu powiedzieć, widzisz? Godzina w zasadzie, widzisz gówniarzu, mówiłem ci, że będzie ci zimno, a teraz jest ci zimno, zachorujesz i ja będę musiał wziąć urlop z pracy, żeby z tobą siedzieć i tak dalej. Słuchajcie, lepiej jest raz wziąć ten urlop z pracy, to oczywiście nigdy nie jest dobry moment na to, ale lepiej jest raz się poświęcić i czegoś dziecko konkretnego nauczyć dzięki temu, że będziecie z nim w danym doświadczeniu, niż po prostu mu tylko gadać. Dlatego, że słowa to są tylko słowa, a doświadczenia nic nie zastąpi. Jeżeli jedno mówimy, a drugie robimy, to jak Wam się wydaje, jaki komunikat trafi do dziecka bardziej? No, dzieci się uczą przez obserwacje, więc tutaj jakieś podwójne standardy się nie sprawdzają. Podwójne standardy powodują, że dziecko traci do nas zaufanie, traci do nas szacunek. No co, uważamy, że jest głupie? No raczej chyba nie, prawda? Więc potrafi z czasem zwłaszcza wyciągać wnioski, kiedy staje się coraz bardziej świadome. I nawet jeżeli jakieś metody, które działały kiedyś, bo dziecko na przykład gdzieś zakrzyczeliśmy albo wykorzystaliśmy po prostu swoją przewagę, że jesteśmy starsi, więksi, wiemy więcej i mamy, moc jest po naszej stronie, siła jest po naszej stronie, no to z czasem dziecko się będzie z takiego kieratu wyrywało i na różne sposoby będzie to robiło. Albo będzie to robiło bardziej wprost, albo będzie to robiło mniej wprost, w zależności od tego, jaką ma osobowość, na ile czuje się silne i na ile w ogóle Wasza pozycja jest silna. To jest też złudne, wiecie o tym doskonale, że nam się wydaje, że nie wiadomo, jaka jest nasza pozycja silna, a potem kryzysy i różne takie właśnie sytuacje awaryjne, one pokazują, gdzie my jesteśmy z naszym rodzicielstwem. Jak wszystko dobrze działa, no to działa, ale jak przychodzi kryzys w postaci na przykład jakiegoś środowiska, w które dziecko wpada, albo że mu nie pójdzie w szkole, gdzieś mu się noga powinie, no jakby różne są sytuacje. I wtedy dopiero tak naprawdę widzicie, na ile zbudowaliście więź ze swoim dzieckiem, zaufanie, szacunek i tak dalej. Więc dawanie dobrego przykładu w różnym zakresie. Pamiętajcie, że dajecie dzieciom przykład tego, co to znaczy miłość, co to znaczy związek, co to znaczy małżeństwo. Jeżeli są cały czas kłótnie, jeżeli się obrażacie ze swoim partnerem czy partnerką, jakieś są ciche dni, w ogóle rozwiązywanie konfliktów w słaby sposób, kłócenie się na przykład przy dzieciach, co jest po prostu absolutnie fatalne, albo bycie niespójnym jako rodzice przy dzieciach. To jest fatalne, dlatego że rodzice powinni być całością przy dzieciach. Jak macie jakieś sprawy do przedyskutowania, to sobie je przedyskutujcie na boku. Więc pamiętajcie, że przez przykład uczycie swoich dzieci różnych rzeczy. Co to jest być kobietą, co to jest być mężczyzną, jak dajecie się traktować innym ludziom na przykład. Czy jak są takie sytuacje, że trzeba asertywnie komuś odmówić, to Wy potraficie to zrobić. Płynnie przejdziemy sobie tutaj do szacunku, bo stawianie granic jest również o szacunku. Nie da się nauczyć dziecka, tu znowu łączymy to sobie z przykładem, nie da się nauczyć dziecka szacunku, jeżeli my nie dajemy dobrego przykładu w tym zakresie i sami nie mamy szacunku do dziecka i do siebie. Patrzcie, chociaż to jest nie pierwszy punkt, patrzcie, jak pięknie relacja z dzieckiem uczy nas relacje z samym sobą. Ile my musimy posprzątać w sobie samym, żeby być dobrym rodzicem. Prosta sprawa, szacunek, tak? Nie da się dziecka nauczyć szacunku do siebie, jeżeli Wy będziecie na nie krzyczeć i będziecie mówić: gówniarzu, trochę szacunku, zachowujesz się bez szacunku, to jest w ogóle pozbawione szacunku, no jakby różne teksty tutaj latają. Tak się szacunku nie uczy. Szacunku uczy się w ten sposób, że Wy rzeczywiście pokazujecie dziecku, co to jest szacunek. Jeżeli ono Wam w czymś odmawia, jeżeli ono stawia jakieś swoje granice, to Wy te granice respektujecie. Nie napadacie na to dziecko, nie wykorzystujecie tego dziecka, nie wykorzystujecie swojej przewagi nad dzieckiem. Ludzie się czasami nad tymi dziećmi, słuchajcie, pastwią. Naprawdę, nie widzą w tym drugim człowieku, bez względu na to, ile ono ma lat,
nawet niech sobie ma i pół roku, drugiej istoty. My wychowujemy, słuchajcie, dzieci nie dla siebie, a dla świata i dla nich samych. To nie jest tak, że my mamy dzieci. Dzieci nie są naszą własnością. Nasze dzieci wybrały nas jako rodziców po to, żeby zrealizować jakieś swoje różne cele w swoim życiu, żeby przeżyć swoją historię. I powinniśmy to szanować. Powinniśmy pozwolić im na to, żeby one doświadczyły tego, co chcą doświadczyć, a po prostu być tylko przy nich jako wsparcie. Jeśli będziecie widzieć swoje dziecko jako po prostu piękną, niezależną istotę, która gdzieś tam się z wami na pewno umówiła na to, że będziecie razem szli przez tą drogę, wybrało was to dziecko na swoich rodziców, ta istota, a waszym zadaniem jest nauczyć je wszystkiego najlepszego, co macie do przekazania i wyposażenie go we wszystko to, co jest jemu potrzebne do tego, żeby w piękny, pełny, wartościowy sposób doświadczyć życia, no to już trochę inaczej jesteście ustawieni. To, w jaki sposób wy traktujecie swoje dziecko, to wasze dziecko to zinternalizuje i samo siebie będzie tak traktować. A w dalszej kolejności świat będzie je tak traktować, bo będzie przyciągać takich ludzi, którzy będą je traktować tak, jak wewnętrznie ono samo siebie traktuje. Jeżeli akurat w tym przypadku było traktowane bez szacunku, to ono samo siebie nie będzie szanować. W różny sposób to się będzie pokazywać, bo na przykład będzie uległe, nie będzie asertywne, nie będzie potrafiło stawiać granic, nie będzie potrafiło komunikować o swoich potrzebach, nie będzie wiedziało w ogóle, czego chce. Na przykład będzie z siebie rezygnować i będzie wybierać innych ludzi, bo będzie się bało, że straci relacje. No jakby bardzo dużo rzeczy jest z tym związanych. Piąty punkt. Zaufanie, uczciwość i prawda. Także popatrzcie, przez jakie wartości my sobie w ogóle przechodzimy tutaj, prawda? Przed chwilą mieliśmy szacunek. Zaufanie, uczciwość i prawda. Ja uważam, że zaufanie jest w ogóle jedną z podstawowych wartości, jakie powinny być obecne w rodzicielstwie. A zaufanie się zdobywa też przez szacunek, ale zdobywa się je w dużej mierze poprzez mówienie prawdy i poprzez bycie uczciwym. Jeżeli wy jesteście uczciwi, jeżeli mówicie prawdę, nie okłamujecie swoje dziecko, to możecie się spodziewać, że dostaniecie to samo. I to jest właśnie, powiedziałabym, jeżeli chodzi akurat tutaj o moje doświadczenie, moje poletko, to powiem wam szczerze, to jest chyba jeden z moich największych sukcesów w ogóle rodzicielskich. I jestem zdziwiona, że w ogóle to tak świetnie zadziałało. Albo nawet były takie sytuacje i znam to dosłownie, dokładnie takie były historyjki, że na przykład jechali do taty, tam szli do drugiej babci w odwiedziny i babcia częstowała cukierkami, a oni mówili, że nie, nie możemy, bo my na przykład jesteśmy na diecie. No nie, babcia mówiła, no ale co w ogóle, albo nie, że mama zabroniła. Ale przecież mamy nie ma, nawet coś takiego babcia powiedziała, nie? Że nie ma mamy, to możecie, mama tego nie widzi. A oni nie, my się umówiliśmy z mamą, że nie będziemy jedli i nie jedli. I naprawdę 10, 12 lat, 13, 14, bo to jednak trwało przez kilka lat, potem już stwierdzili, że w ogóle no way, nigdy w życiu już nie wezmą udziału w ogóle w takiej historii, jaką jest ta dieta. Ja im zawsze wtedy dawałam pozytywny feedback i mówiłam im, jak bardzo jestem szczęśliwa, że są właśnie tacy, jak bardzo się z tego cieszę i jak bardzo mi właśnie o to chodziło, żebyśmy my byli wobec siebie uczciwi. Rodzice są często skoncentrowani na tym, żeby dawać negatywny feedback dziecku, żeby mówić to, co nie wyszło, zwracać na coś uwagę. Cały czas nam się wydaje, że jak my będziemy kierować uwagę w te miejsca, które są jeszcze nie takie, jakie powinny być, to że niby zrobimy dziecku lepiej. Słuchajcie, nic bardziej mylnego, naprawdę. Trzeba dzieciom mówić, kiedy coś wyszło, bo wtedy ogniskujecie też jego uwagę na tym, że ono coś zrobiło dobrze, a nie, że tylko cały czas coś robi źle. Kolejna zasada, obecność i uwaga. Warto jest być rodzicem, który jest obecny, zaangażowany i daje dzieciom uwagę, dlatego że energia podąża za uwagą. I dzieci lubią, jak my zwracamy na nie uwagę. I wiecie to już od samego początku, tak? Jak dzieciaki zjeżdżają na zjeżdżalni i mówią, mamo, popatrz. A tam przecież nie ma nic takiego ciekawego, żeby popatrzeć, jak się zsuwa dziecko po zjeżdżalni. Po prostu ono się wtedy czuje ważne.
Jeżeli my jesteśmy zaangażowani w życie naszych dzieci, jeżeli dajemy im odpowiednią uwagę, podążamy za nich, jesteśmy obecni w ich życiu, to jest nie do przecenienia. Tu nie o to chodzi, żeby nad dzieckiem wisieć, żeby je obciążać, żeby się wtrącać, tylko chodzi o to, żeby być w zasięgu, żeby być na miejscu, ale nie tylko takim, że o, jak chcesz, to przyjdź, ale czasami też zapytać, jak było w szkole, pamiętać o tym, że była klasówka, pamiętać o tym, nie tylko klasówka, że jesteśmy zainteresowani tylko i wyłącznie szkołą, ale pamiętać, że ktoś, że dziecko się spotkało, nie wiem, z jakimś kolegą czy koleżanką, albo że ma jakąś trudną sytuację, dopytać się, jak poszło, jak było, z zainteresowaniem, nie na zasadzie odklepania, tylko po prostu żywa, prawdziwa, szczera obecność. Jeżeli jesteśmy obecni w życiu naszych dzieci, to jakby no podprogowo dajemy im informację, że one są ważne dla nas, że je kochamy po prostu najnormalniej w świecie. A dodatkowo dajemy im taką informację, że one zasługują na różne dobre rzeczy, które im się wydarzają. Kolejna zasada to dobra komunikacja. Tu chodzi o to, żeby słuchać ze sobą naprawdę rozmawiać. Ale nie, że mają to być jakieś monologi i jakieś prawienie kazań. To myślę, że jest charakterystyczne dla naszych rodziców, że tak, ci rodzice czasem tak gadali, mieli jakieś takie teksty, które rzucali, a my po prostu jednym uchem wleciało, drugim uchem wyleciało, mówiliśmy, a tam stary coś tam gadał, czy tam stara coś tam gadała. Mam nadzieję w ogóle, że moje dzieci nie mówią na mnie stara, bo to było słabo. Ale chodzi tutaj o to, żeby one w ogóle rozumiały, co się dzieje. Tutaj znowu to jest takie trochę, wiecie, grząskie, bo wydaje mi się, że, znaczy właściwie to jestem pewna, że nie należy dzieciom tłumaczyć za dużo i jakby wyjaśniać dokładnie wszystkiego. My nie musimy dzieciom tłumaczyć naszych metod wychowawczych. Pamiętajcie, że zawsze prezentujecie wspólne stanowisko. Ale jak się rozwodzicie, prezentujecie wspólne stanowisko, mogą być tam darcie kotów, kłótnie na maksa, bójki nawet, co chcecie, ale dzieci tego nie słyszą, nie widzą, to i w ogóle im jest niepotrzebne. Zdrowe dzieci to Wam też to powiedzą, że one tego nie potrzebują i zdrowe dzieci odetchną, jak Wy jakby zdejmiecie z nich ten ciężar brania udziału w ogóle w Waszej relacji, w jakikolwiek sposób, cementowania tego związku, albo że się kłócimy o dzieci, w tą stronę czy w tą stronę, to jest zawsze niewłaściwe. Dzieci to są dzieci, a Wasz związek to jest Wasz związek, więc warto się spotkać i po prostu powiedzieć, kochani, rozstajemy się, zawsze będziemy Was kochać, zawsze będziemy Waszymi rodzicami, będzie to wyglądało teraz tak, tak, tak i tak. Jak się zapytają, dlaczego się rozstajemy, odpowiedź może być jednozdaniowa. Absolutnie nie należy, a już broń Boże, mówić, a że tata mamę zdradzał, albo mama zdradzała tatę, albo bo przecież mama jest taką wstrętną kobietą, cały czas się wszystkiego czepia, przecież nie sposób jest z nią wytrzymać i tak dalej. Czy no przecież ten facet w ogóle, on się ubija, nic nie robi, nie jest nieobecny, nie pomaga. Nie mówimy ani jednego słowa na ten temat. Mówimy tylko i wyłącznie o tym, że nie dogadujemy się, czujemy, że nie jesteśmy ze sobą szczęśliwi, ale Was bardzo kochamy i zawsze będę Waszym tatą, zawsze nie znikam z Waszego życia, tu się nic nie zmieni, z mamą też się nic nie zmieni, po prostu tylko my nie będziemy razem. I uwierzcie mi, naprawdę da się to świetnie zrobić, absolutnie świetnie zrobić. Ja rozmawiałam nieraz ze swoimi dziećmi, czy mają jakąś traumę związaną z naszym rozwodem i zawsze moje dzieci mówiły mi, że nie. Że jakby oczywiście chcieliby, żebyśmy mieszkali razem, ale żeby to była jakaś trauma, to w ogóle nie. Kolejna zasada to zdrowa miłość. Tutaj sobie powiemy słówko na temat rozpieszczania. Mówi się o tym, że nie można kochać za bardzo, ale słuchajcie, można kochać niezdrowo. Można kochać niezdrowo w różny sposób. Na przykład w taki sposób, że się dziecko, że się rodzice wieszają na dziecku, że na przykład właśnie z sytuacji, jak się rodzice rozstali i teraz mamusia została z synkiem i teraz śpi z tym synkiem i ty teraz jesteś najważniejszym mężczyzną w moim życiu. I jakieś takie tego typu teksty. Nie, to jest za dużo dla takiego małego chłopca, żeby on był najważniejszym mężczyzną w życiu swojej mamy, słuchajcie. Naprawdę. Nie, mama jest dorosłą kobietą i mama powinna sobie znaleźć swojego mężczyznę najważniejszego w życiu, natomiast syn jest po prostu, może być najważniejszym, nie wiem, człowiekiem w jej życiu, ale nie mężczyzną. Syn nie jest mężczyzną. Syn jest po prostu chłopcem i jest dzieckiem. W miłości jest wolność. Miłość jest wolność, jakby wolność jest integralną częścią miłości po prostu. To powinna być miłość od rodzica bezwarunkowa,
A nie, że ja Cię będę kochać, jak będziesz dla mnie dobry, albo będziesz robił to, co ja chcę, albo będziesz grzeczny. To nie ma być tak. Ja Cię kocham, bo istniejesz. Ja Cię kocham jak drzewo, które kocha swoje owoce. Rozpieszczanie dzieci i zastępowanie jednego drugim. W sensie, nie mam dla Ciebie czasu, no to będę Ci kupować różne rzeczy. Albo tata od nas odszedł, ja mam teraz poczucie winy, no to znowu będę Ci na więcej pozwalać, albo będziesz miał super ciuchy, albo będziesz... No miał jakieś takie rzeczy materialne, których normalnie na przykład byś nie miał. Albo na przykład, ja czegoś nie miałam, to teraz Ty to będziesz mieć. Nie, kochani. Dziecko jest absolutną indywidualnością i nie da się przeżyć swojego życia życiem swojego dziecka. I tu sobie właśnie płynnie przejdziemy do kolejnej zasady, jaką jest to, że wychowujemy dzieci dla nich samych, a nie dla siebie. My jesteśmy tylko portalem, przez który ta istota inkarnuje i wchodzi w to życie, ale każde dziecko ma do przeżycia jakąś swoją własną historię. Ta dusza może być dużo bardziej zaawansowaną świadomościowo duszą niż my. I tak się często zdarza, zwłaszcza w tych czasach, że teraz inkarnują dusze, które są naprawdę bardzo rozwinięte. I my często mamy dzieci, które jakby dzieci przekraczają świadomościowo poziom swoich rodziców, bo mi się wydaje jednak, wiecie, że no... Ludzkość się staje coraz bardziej świadoma, więc to nie jest tak, że to jest jakaś mała istotka, a my teraz będziemy ją zakleszczać i będziemy wiedzieć lepiej, co jest dla niej dobre. Warto jest być uważnym, to już mówiliśmy o tym na dziecko, i dlatego, żeby pozwolić dziecku przeżyć swoją historię, żeby mogło robić to, co je interesuje, iść w tym kierunku, które je uwznośla, które je pasjonuje, a nie nas. Jak ja chciałam być baletnicą, to nie będę teraz pakować swojej córki w to, żeby ona też była baletnicą. Albo jak chciałem, nie wiem, być w jakimś... Chciałam być lekarzem na przykład. Lekarzem albo prawnikiem, a mi się nie udało, bo nie miałam takich warunków w domu, a teraz Wy macie tutaj, nieźle nam się powodzi, ja Cię mogę wspierać, korzystaj z tego, z czego ja nie mogłem skorzystać. Nie, kochanie. Twój czas był już kiedyś, twój czas już minął. Ty masz swoje życie i rób w swoim życiu to, co chcesz zrobić ze sobą, a swojemu dzieciakowi daj wolność, daj mu być tym, kim on chce być. Chce mieć różowe włosy, niech ma różowe włosy. A dlaczego ma siebie nie popróbować? A cóż jest w tym takiego strasznego? Jeżeli ludzie będą się na niego gapić na ulicy, to wesprzyj je, żeby sobie dało radę z tą oceną. Zamiast je samemu oceniać i podcinać mu skrzydła. Stawiaj dziecku adekwatne wyzwania. Dziecko powinno mieć wyzwania. Powinno mieć wyzwania, bo się uczy samodzielności, uczy się niezależności i uczy się tego, że może wywierać wpływ na świat. Każdy z nas jest kreatorem. Każdy z nas ma moc. Nie odcinajmy dzieci od ich mocy. One mają naprawdę fantastyczną moc tworzenia i one są w kontakcie z tą mocą, bo my to jesteśmy często poodcinani przez naszych własnych rodziców. Nie róbmy tego naszym dzieciom. Adekwatne wyzwania, adekwatne do wieku, wyzwania adekwatne do wieku. Czasem to będzie może samodzielne przejechanie się pociągiem. Czasem to będzie na przykład, taka sytuacja. Ja pamiętam, że moje dzieci jak były czymś zainteresowane, a dzieci zazwyczaj są wszystkim zainteresowane i to jest bardzo dobrze, bo dzięki temu się szybciej rozwijają. Na przykład mamusiu, a dlaczego tamten pan nie ma nóżki? Pan był na wózku i nie miał nóżki i gdzieś tam byliśmy, nie wiem gdzie to było, czy to było w jakimś urzędzie, czy gdzieś. Dlaczego mamusiu, pan nie ma nóżki? No i rodzice często, nie patrz się na pana, potem ci powiem, uspokój się, tak nie wolno, coś tam. I jakieś w ogóle snucie, jakieś fantazji na ten temat. Uczymy tego, że odmienność to jest coś gorszego, albo że taki pan, który nie ma nóżki, to jest coś gorszego. Ten pan to nie jest nikt gorszy, po prostu pan nie ma nogi. A dziecko jest zainteresowane, dlaczego nie ma nogi, no to niech się pójdzie zapytać. I absolutnie moje dzieci się chodziły pytać o różne rzeczy. A czy mogę sobie tu wziąć, a czy mogę tam wejść, a czy mogę to sprawić? Idź i zapytaj pani, idź i zapytaj pana, a ja się wstydzę. A czego się wstydzisz? No wstydzę się, że pan coś tam zrobi. Dobrze, to ja pójdę z tobą. I na przykład idziemy za rączkę z dzieckiem, ale nie pytamy się my. Tylko idziemy za rączkę na zasadzie, że dziecko tak jak może, ma dużego misia, który może je obronić w razie czego. My stoimy, no zapytaj pana. A dlaczego pan nie ma nóżki? No i pan zdziwiony jest takim pytaniem. Patrzy się na mamę, patrzy się na dziecko, ale odpowiada. A wiesz, bo miałem chorą nóżkę i
i musieli mi obciąć. O, a bolało pana to? A kiedy pan był chory? A na co pan był chory? A jak to się stało? No dziecko wchodzi po prostu w dialog z drugą osobą, uczy się interakcji ze światem, uczy się, że świat jest bezpiecznym miejscem i jest to wyzwanie, któremu... A potem odchodzimy i on ma wypieki, zapytałem i cieszę się, albo zrobiłem, udało mi się. Ja mówię, no widzisz, udało ci się, no przecież mówiłam, że ci się uda. Króciutko na temat kolejnej zasady, ale myślę, że ona jest jasna, bo też wynika z poprzednich, żeby dostosować swoje metody wychowawcze do swojego dziecka. Czyli są jakieś prawdy ogólne, ale to nie jest tak, że one mają być na sztywno realizowane. Chodzi o to, żebyśmy mieli oczy i uszy otwarte i żebyśmy byli elastyczni i potrafili te metody wychowawcze dostosować do różnych dzieci. Po prostu. Czasem trzeba pewne metody wychowawcze swoje własne nagiąć, w zależności od osobowości dziecka. Jednemu dziecku wystarczy powiedzieć raz, innemu dziecku trzeba powiedzieć 100 razy. I ostatnia, słuchajcie, zasada: nie obciążajcie siebie i przebaczajcie sobie różne rzeczy. Bo ci rodzice tacy świadomi to mają ten problem, że naprawdę tak bardzo się starają, że depczą w tym wszystkim siebie. Czasem trochę to dochodzi do takich paradoksów, że my byliśmy niezauważani na przykład przez swoich rodziców, a teraz nie nauczyliśmy się siebie zauważać i teraz mamy dzieci i w relacji z dzieckiem przenosimy to, czyli jesteśmy niewidzialni, nasze potrzeby są niewidzialne. Tak samo jak były niewidzialne z naszą matką, ojcem, tak samo są niewidzialne nasze potrzeby z naszymi dziećmi i jesteśmy pełni poświęcenia i się poświęcamy. Rodzicielstwo to nie ma być poświęcenie. Rodzicielstwo to ma być dobra przygoda. Dlaczego przygoda? Dlatego, że w przygodzie jest element zaskoczenia. Element zaskoczenia. Jest przyjemnie, jest zabawa, jest rozwój i jest podróż. Poznajemy siebie, poznajemy świat, poznajemy naszych towarzyszy podróży. A to nie ma być jakieś umordowanie, umęczenie, poczucie winy, wiecie, jakieś poświęcanie się. Jak się łapiecie na tym, że się poświęcacie dla swojego dziecka, to znaczy, że coś jest nie tak. Specjalnie Wam tą zasadę zostawiłam na sam koniec. A teraz, kochani, tradycyjnie, żeby ten film nie był za długi i nie zniechęcił Was na dzień dobry, rozwinięcie tych wszystkich zasad znajduje się w pełnej wersji tego odcinka, który ma no ponad godzinę, także jest całkiem długi. Więc jeżeli jesteście zainteresowani pogłębieniem tematu, to wystarczy kliknąć na link, który jest tutaj w opisie na dole, który Was przekieruje do mnie na stronę i będziecie mogli sobie wszystko zobaczyć jak w telewizorze. A ja na razie dziękuję. Jeżeli Wam się przydał zarys tych zasad, to jak najbardziej proszę Was oczywiście o pozostawienie łapek w górze i subskrybowanie mojego kanału, jeżeli do tej pory tego nie robicie. I polecanie tych filmów dalej oraz o oglądanie innych filmów. A ja na razie dziękuję. Do następnego razu. Buziaki. Pa, pa.